poprawną tych zmian jest ustawa z 29 października. Proszę zwrócić uwagę na datę. Jest to faktycznie listopad, wprowadza rewolucyjne zmiany, jakich jeszcze w polskiej ustawie o podatku dochodowym do tej pory nie było. Dodam tylko, że ta ustawa już raz została znowelizowana tydzień temu. Także spodziewamy się, że nowelizowana będzie jeszcze nie raz do końca roku i zapewne jeszcze po nowym roku. Dzisiaj w Międzyrzeczu Podlaskim wielkie wydarzenie dla przedsiębiorców, dla prowadzących swoją działalność gospodarczą, ale i dla zwykłych podatników, którzy płacą podatki. Ogromna zmiana czeka nas od stycznia 2022, Polski Ład 2022 i dzisiaj wy z porcją wiedzy i wskazówek. Dobrze się domyślam? Dokładnie tak. Także czeka nas duża rewolucja od przyszłego roku, bardzo niekorzystne zmiany dotyczące przedsiębiorców. Jesteśmy tu po to, żeby tych przedsiębiorców przygotować. Czasu jest niedużo. Chcielibyśmy im przekazać jak najwięcej wiedzy, żeby mogli się przygotować do tych zmian. No, w mediach ogólnopolskich słychać wypowiedzi rządzących, że jest to obniżka podatków. Tak, dla niewielkiej części pracujących na etacie, natomiast przedsiębiorcy w ogromnej większości stracą na tych zmianach. No i teraz w pigułce dwie czy cztery ciekawe informacje dotyczące właśnie tych zmian, które nastąpią. Jak się przed nimi uchronić? Podpowiem, być może będzie pan chciał również zabrać w tym momencie głos. Już czytałem takie komentarze i takie materiały, że część przedsiębiorców będzie chciała uciec z prowadzeniem biznesu, z rozliczaniem bądź z umiejscowieniem biznesu do innych państw Unii Europejskiej, bo tam jest łatwiej. Na pewno jest tam łatwiej, natomiast łatwiej uciec na pewno nie będzie, bo Nowy Ład też zaostrza pewne przepisy dotyczące rozliczania dochodów spółek zagranicznych. Natomiast w jaki sposób się przed tym uchronić, w jaki sposób się zabezpieczyć przed tymi negatywnymi zmianami, które czekają przedsiębiorców, o tym na pewno będzie mówił pan adwokat Michał Pomorski, który jest gościem na naszej konferencji. Czyli to jest możliwe? Jest możliwe, natomiast nie dla każdego. Najgorsze zmiany, na które należy się przygotować, najbardziej takie, bo też czytałem, że tak naprawdę w tym momencie przedsiębiorcy nie wiedzą, gdzie szukać tych informacji. Nawet urzędy skarbowe czy instytucje odpowiedzialne za tego typu tematy same nie wiedzą, co tak naprawdę od stycznia nastąpi. Tak naprawdę to mało kto wie, ponieważ prezydent podpisał 2 tygodnie temu ustawę. Tydzień temu ona została znowelizowana i na pewno będzie nowelizowana jeszcze nieraz, zanim wejdzie w życie i będzie nowelizowana jeszcze wielokrotnie, jak już wejdzie w życie. Czekamy na wiele wyjaśnień, objaśnień. Na temat na przykład estońskiego CIT-u do 30 listopada trwają konsultacje, tak? Czyli mamy uchwalony przepis. Przepis został uchwalony, konsultujemy. Objaśnienia pojawią się dopiero w przyszłym miesiącu. Mamy miesiąc do wejścia przepisów w życie. No, nikt nie jest w stanie tego ogarnąć w tak krótkim czasie. To jest polska rzeczywistość. Niestety tak. Gdybyśmy dzisiaj na to spotkanie ktoś nie mógł dojechać, nie trafił bądź nie dowiedział się, gdzie w razie czego państwa szukać? My prowadzimy biuro rachunkowe w Międzyrzecu Podlaskim. Współpracujemy z kancelarią prawną pana Michała Pomorskiego, który ma swoją siedzibę w Płocku. Kancelarię prowadzi również w Warszawie. Także za naszym pośrednictwem można trafić do spółki doradztwa podatkowego, które prowadzi pan Michał Pomorski. Także na ile będziemy w stanie, na tyle będziemy mogli pomóc. Adres. Ulica Lubelska 22 w Międzyrzecu Podlaskim. Największą zmianą wchodzącą od przyszłego roku jest składka zdrowotna. Obecnie składka zdrowotna jest płacona przez przedsiębiorców w stałej kwocie. Ta kwota wynosi w 2021 roku 381 zł i 81 groszy. Ona nie jest uzależniona od dochodu przedsiębiorcy, jego przychodu. Ona jest uzależniona od przeciętnego wynagrodzenia z 4. kwartału roku poprzedzającego roku, którego dotyczy. Takie czasy, że teraz, aby prowadzić działalność gospodarczą, również dobrze mieć znajomości wśród adwokatów. Bardzo łatwo popaść w problemy i kłopoty związane z podatkami, a tym bardziej w dobie, która nas czeka i w prawie, które tak naprawdę zmienia się z dnia na dzień. Styczeń 2022. Czy to będzie totalna
zmiana, rewolucja w systemie rozliczania, prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce? Tak, oczywiście możemy mówić o rewolucji, natomiast my, osoby, które się zajmują podatkami na co dzień, my mamy takie rewolucje co roku de facto. Oczywiście to z perspektywy podatników wygląda bardzo źle, natomiast w zeszłym roku mieliśmy też rewolucję, czyli zmiana opodatkowania spółek komandytowych, czyli spółek de facto rodzinnych polskich, czyli znowu ta zmiana dotknęła wiele polskich firm i tutaj jedna rzecz, właśnie chodzi o to, żeby świadomie podchodzić do biznesu, ponieważ przedsiębiorcy z mniejszych miejscowości, oni nie są informowani o tych zmianach i ta zmiana dotycząca spółek komandytowych weszła w życie 1 stycznia 2021 roku, a trafiali do mnie przedsiębiorcy jeszcze we wrześniu tego roku, którzy nagle są zaskoczeni, że muszą zapłacić dodatkowe 19% od swojego dochodu we wrześniu. Z czego to wynika? No z tego wynika, że no pewnie biuro księgowe no nie poinformowało ich o tym fakcie. To też nie jest tak, że my musimy wszystkiego wymagać od biura księgowego, no bo księgowość jest po to, żeby nam podatki rozliczyć. Natomiast na pewno nie od tego, żeby nam podatki optymalizować i nie wiem, robić jakieś struktury podatkowe, więc trzeba sobie podzielić te kompetencje, tak? Czyli kompetencją usług doradztwa czy usług księgowości, rachunkowości jest właśnie rozliczenie tego podatku, natomiast usługa doradztwa podatkowego jest szersza, polega na tym, żeby ustalić dobrym, najlepszy model prowadzenia działalności takiego przedsiębiorcy, żeby te podatki płacił w wysokości optymalnej, bo oczywiście podatki trzeba płacić, natomiast tylko w takiej wysokości, jakie są one należne, nie więcej, nie mniej. No i właśnie ten Polski Ład może się okazać najwyższą w historii, z jednej strony no, teoretycznie oszczędnością podatkową, natomiast z tą oszczędnością podatkową, która polega chociażby na tym, że wzrasta kwota wolna od podatku do 30 tysięcy złotych, że wzrasta ten próg podatkowy dla osób na umowę o pracę, które się rozliczają na podstawie skali do 120 tysięcy, z 85 tysięcy na 120, czyli to jest znaczące zwiększenie tego progu, czyli próg, do którego się płaci 17% podatku i ponad próg 32% podatku. Natomiast, czyli z jednej strony można powiedzieć delikatna obniżka, natomiast z drugiej strony bardzo duża podwyżka składki zdrowotnej, która de facto jest takim ukrytym podatkiem, czyli można powiedzieć, że tutaj nam się troszeczkę daje, bo to de facto to wychodzi na przykład przy umowie o pracę na przykład 5 tysięcy brutto, ten dodatkowy bonus niejako wynikający z tego nowego ładu polskiego wynosi tam dosłownie 200 zł bodajże, które zostanie w portfelu, natomiast z drugiej strony jest ta składka zdrowotna, która wynosi z kolei 9%, więc no, to trzeba wszystko policzyć na liczbach. Natomiast dla przedsiębiorców jednoosobowe działalności gospodarcze od nowego roku rozliczające się według skali podatkowej 9% składki zdrowotnej, podatek liniowy 4,9. Czyli znowu tutaj liczy się świadomość tych podatników, bo jeżeli teraz oni nic nie zrobią, to po prostu zapłacą więcej o te procenty, które będą liczone od dochodu. No i teraz można się zapytać, okej, no ciągłe zmiany, no ktoś, nie wiem, klienci też mówią, trudno, ja już nie chcę nic robić, po prostu wezmę to, tą podwyżkę, zwiększę po prostu cenę dla klienta. No i można sobie powiedzieć, okej, takie postępowanie może być jak najbardziej trafne, natomiast jeżeli konkurencja przyjdzie na przykład do mnie i ustalimy, że de facto tutaj ten klient, czy ten podatnik płaci 24% podatku od nowego roku, a ja zoptymalizuję w jakiś sposób te podatki drugiego podatnika na ten sposób, że będzie płacił 15%, 8,5%, 3%, to gdzie jest ta wartość? Albo więcej zostanie w portfelu tego drugiego, albo po prostu on będzie mógł dać lepszą cenę po prostu i wygrać walkę o klienta. Więc jakby to jest nasza rola, żeby tak ustrukturyzować biznes przedsiębiorstwa, żeby ono funkcjonowało w sposób optymalny. No to jest dobre spotkanie, bo to jest spotkanie przypominające, bo nawet uświadamiające przedsiębiorcom to, że tak naprawdę biznes prowadzi się wspólnie z innymi instytucjami otoczenia rynku, a właśnie kancelarie podatkowe, rachunkowe, adwokaci są tego typu przedstawicielami. Tak, oczywiście. No, w Polsce panuje takie mylne przekonanie, że no, nie wiem, nie warto korzystać z usług doradztwa podatkowego, a bo prowadzę biznes, tam nie wiem, mam 5 salonów fryzjerskich, po co mi doradztwo podatkowe? No właśnie po to, żeby te podatki optymalizować, bo nawet w zakładzie fryzjerskim można je zorganizować w ten sposób, żeby płacić ich dużo, dużo mniej niż aktualnie. Jako przykład mogę podać też klienta, który jakby zarządzał bardzo dużą spółką, która zarobki były rzędu 1 000 000 zł i nigdy nie korzystał z usług doradztwa podatkowego, prawda? Więc teraz ta tendencja myślę, że odwróci się w kontekście tych zmian, no bo tutaj trzeba być cały czas na bieżąco.
biura rachunkowe muszą być na bieżąco, ale tak jak powiedziałem, one rozliczają, czyli one de facto wykonują, realizują to, co my zaplanujemy. A żeby zaplanować, no to wiadomo, że trzeba wiedzieć, jak te przepisy funkcjonują i w jaki sposób one dotkną każdego przedsiębiorcę, bo zaznaczam, że to nie jest tak, że mamy gotowe rozwiązania dla każdego na zasadzie ty i ty, drogi podatniku, dla was najlepszą formą jest spółka z o.o. Nie, nie ma takiego. To trzeba po prostu policzyć rzeczywiście na liczbach, zweryfikować stan faktyczny danego podatnika i to jest dopiero usługa tak zwana szyta na miarę, ponieważ no to ten slogan się już trochę tak utarł, natomiast no mimo wszystko wiele podmiotów po prostu nie realizuje takiej usługi szytej na miarę. Po prostu stwierdza, płaci pan tyle podatku, no to niech pan się, nie wiem, przekształci na spółkę z o.o. No i wszystko fajnie, bo w spółce, czyli teraz płaci 19% od nowego roku 24 w ramach jednoosobowej działalności, a jak się przekształci na spółkę, to teoretycznie 9% CIT-u i 19%, jeżeli będzie chciał wypłacić ten zysk główny, czyli podatek od dywidendy. Natomiast tutaj jest pierwsza pułapka. Oczywiście, jak zawsze, jeżeli się przekształcimy z jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę, to my nie mamy prawa do skorzystania z 9% CIT-u, czyli tego obniżonej stawki, tylko po prostu wchodzimy na stawkę 19%. Czyli zamiast zapłacić 9 plus 19, to zapłacimy 19 plus 19. Prawda? Niby proste rozwiązanie dla każdego, ale jednak ma swoje gdzieś tam uwarunkowania i właśnie taka jest nasza rola, żeby zweryfikować te uwarunkowania i doradzić tym klientom w taki sposób, żeby on był korzystny, a nie żeby po prostu dokonać samego przekształcenia dla sztuka dla sztuki, natomiast efektywnie tego podatku będzie tyle samo albo i więcej. Swoją kancelarię prowadzi pan w Płocku. Skąd wybór Międzyrzeca Podlaskiego, jak doszło do tego, że właśnie tutaj to spotkanie i ta pomoc przedsiębiorcom, bo to jest pomoc przedsiębiorcom. Tak, my prowadzimy jako kancelaria rodzinna, mówię od 30 lat, kancelarię podatkową w Płocku, historycznie, teraz również w Warszawie od kilku ładnych lat. Natomiast my pomagamy przedsiębiorcom na terenie całego kraju, ponieważ to są sprawy, które się toczą swoim trybem. My prowadzimy również kontrolę, postępowania podatkowe. Ja zostałem adwokatem z tego tytułu, że już teraz to nie jest tylko kwestia płacenia lub niepłacenia podatku, tylko urzędy często wszczynają postępowania karno-skarbowe. Karno-skarbowe, w których już może bronić wyłącznie adwokat. A karno-skarbowe właśnie wynikają z tego, że ta odpowiedzialność z tytułu płacenia podatków spoczywa na osobie, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, a w przypadku spółek, no to chociażby na prezesie zarządu, tak? No jeżeli z jakiegoś względu tych podatków się nie płaci, no to potem jest jeszcze dodatkowa kara w postaci tych zarzutów karno-skarbowych. Dlaczego Międzyrzec? No tutaj akurat traf chciał, że rzeczywiście nawiązaliśmy współpracę i też jako firmy rodzinne, czyli doskonale siebie rozumiemy i de facto nasze usługi się uzupełniają, bo tak jak powiedziałem, usługi księgowe to jest rozliczenie czy też realizacja planu, który de facto ja przygotowuję, tak? Więc to są usługi komplementarne. No i tak jak powiedziałem wcześniej, liczy się ta świadomość wśród przedsiębiorców i ja bardzo lubię też informować przedsiębiorców o tych zmianach, ponieważ i prowadzić taką politykę informacyjną, ponieważ nie wiedzieć, czemu urzędy skarbowe tego nie czynią. Dziwnym trafem, jeżeli my nie zapłacimy podatku VAT 25 każdego miesiąca, to następnego dnia mamy telefon od przemiłej pani z urzędu skarbowego, która się przypomni o ten podatek VAT, natomiast z drugą stronę ta sama pani nie zadzwoni i nie powie, wie pan co, bo nie chodzi o to, że dzień wcześniej, wie pan co, nadchodzi bardzo duża zmiana w podatkach, wręcz rewolucyjna, może pan by skorzystał z pomocy, bo tutaj widzę, że ma pan takie dochody, pan na tym może zyska, może straci, nie wiem, ale ja tylko informuję, tak? Czyli nie ma takiej polityki informacyjnej ze strony organów. No teraz jakieś tam ulotki były porozsyłane z tego, co widziałem do przedsiębiorców, natomiast no, szczerze powiem, że no, brakuje takiej zorganizowanej akcji, no właśnie, która by polegała na tym informowaniu przedsiębiorców o ich prawach, obowiązkach, no bo to nie chodzi o to, żeby unikać płacenia podatków, natomiast żeby płacić je w optymalnej wysokości. Jeżeli przedsiębiorca handluje towarami drogimi, ale towarami rzadko zbywalnymi, a jeszcze nie daj Boże towarami niskomarżowymi. Może być taka sytuacja, że on jest zatowarowany w tym roku. Towary sprzeda w roku przyszłym. To spowoduje, że on składkę zdrowotną zapłaci nie od dochodu, a od przychodu. Jeżeli mamy do czynienia z towarami niskomarżowymi, to może się okazać, że składka zdrowotna będzie wyższa niż jego faktyczny zysk. To jest po prostu, no,
to kradzież, tak? Jeżeli faktycznie nie było, jeżeli byłoby to zamiarem rządu, to jest to kradzież, jeżeli nie było to pomyłką, nie zostanie to znowelizowane,